Boże Narodzenie, katolicy i prawosławni. Znaczenie, symbolika, podobieństwa i różnice. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Witam w podcaście Zapytaj Boga Dlaczego. Nazywam się Anna Piesz i mam przyjemność prowadzenia podcastu wraz z delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa migracji polskiej, księdzem biskupem Wiesławem Lechowiczem. Naszym gościem dzisiaj jest ksiądz Paweł Cecha, proboszcz polskiej parafii prawosławnej w Brukseli. W dzisiejszym wyjątkowym, świątecznym odcinku porozmawiamy o świętach Bożego Narodzenia oraz o tym, w jaki sposób się do nich przygotowujemy i w jaki sposób je przeżywamy. W naszej rozmowie weźmie udział ksiądz Paweł Cecha, który przedstawi nam, jak obchody świąt Bożego Narodzenia wyglądają u naszych prawosławnych braci. Porozmawiamy o znaczeniu, symbolice i zwyczajach w różnych odłamach wiary chrześcijańskiej. Myślę, że po wypowiedzi księdza biskupa Lechowicza i księdza Cechy będziemy mieć jeszcze chwilę na pytania, które na pewno się nasuną. A więc zaczynamy! Bardzo serdecznie witam słuchaczy naszego podcastu. Cieszę się bardzo, że możemy spotkać się na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Jest to okres wytężonej pracy, porządków, przygotowywania w kuchni i tak dalej, ale sądzę, że kiedy już to wszystko minie, to może w okresie Bożego Narodzenia znajdą się takie osoby, które chętnie zapoznają się z tym, o czym chcemy dzisiaj mówić, mianowicie o obrzędach Bożego Narodzenia, między innymi w Kościele rzymskokatolickim, ale również w Kościele prawosławnym i w Kościele protestanckim. Chciałbym na początku nawiązać do historii. Ja wiem, że historia nie przez wszystkich jest uwielbiana, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Mianowicie postawmy sobie pytanie, dlaczego święta Bożego Narodzenia powstały dopiero w IV wieku. Otóż trzeba pamiętać, że do 313 roku trwały prześladowania chrześcijan i dlatego też chrześcijanie nie mogli w sposób oficjalny, już nie wspomnę o formach bardzo wielkich, spektakularnych, obchodzić świąt związanych z życiem, ze śmiercią i zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też rok 313 jest takim rokiem cezury, kiedy chrześcijanie powoli zaczęli oficjalnie przyznawać się do swojej wiary i z tym również było związane obchody świąt, takich jak Zmartwychwstanie Pańskie czy właśnie Boże Narodzenie. Nad grotą Bożego Narodzenia w Betlejem powstała bazylika w roku 328, zbudowana przez cesarza Konstantyna Wielkiego. I właśnie to jest rok, który uważamy za rozpoczęcie kultu Bożego Narodzenia, za początek świąt Bożego Narodzenia. Początkowo nazywa się to święto świętem objawienia pańskiego, bo Bóg najpełniej objawił się przez Syna przy Jego narodzeniu, ale nie tylko. Łączono również to święto objawienia pańskiego z chrztem pańskim, również z uroczystością, jeśli tak można powiedzieć, Trzech Króli, czyli z przybyciem mędrców ze wschodu. Później oddzielono te dwa święta i po dzień dzisiejszy w Kościele katolickim obchodzimy święta Bożego Narodzenia 25 grudnia, a święto tak zwanych Trzech Króli 6 stycznia. Pojawia się zatem kolejne pytanie, dlaczego 25 grudnia, a nie jakikolwiek inny dzień w ciągu roku? Otóż Pismo Święte podaje, że między narodzinami Jana Chrzciciela a Jezusa było 6 miesięcy. Dlatego też chrześcijanie usytuowali daty poczęcia i narodzin tych dwóch wielkich postaci w dniu równonocy i w dniu przesilenia. A więc uznano, że dobrze by było obchodzić uroczystości Jana Chrzciciela, jego narodzin, jego poczęcia, przepraszam, w roku liturgicznym, dokładnie dnia 24 września, kiedy jest równonoc jesienna. A 6 miesięcy później, to znaczy 25 marca, czyli 6 miesięcy od poczęcia Jana Chrzciciela, poczyna się Jezus. I stąd dodajemy 9 miesięcy do 24 września i do 25 marca. 24 września, 9 miesięcy, to jest 24 czerwca,
a 25 marca plus 9 miesięcy to jest 25 grudnia i w ten sposób mamy dwie daty związane z narodzeniem Jana Chrzciciela i z narodzeniem Pana Jezusa. Oczywiście to wszystko ma charakter bardzo symboliczny, to nie oznacza, że akurat 25 grudnia urodził się Pan Jezus. Niemniej jednak wtedy następuje przesilenie zimowe, czyli najkrótszy dzień powoli się wydłuża, noc natomiast staje się coraz krótsza i to jest nawiązanie oczywiście do Jezusa, który jest światłością świata, który o sobie powiedział, ja jestem światłością świata, a więc z przyjściem Jezusa na ziemię pojawia się więcej światła, ciemności ustępują, proroctwa się spełniają, między innymi proroctwo Izajasza, który pisał właśnie o tym, że wraz z przyjściem Mesjasza ciemności ustąpią, a pojawi się noc. To tyle, gdy chodzi o aspekt historyczny święta Bożego Narodzenia, dlaczego 25 grudnia. Natomiast wydaje mi się, że też ważne jest, żeby powiedzieć kilka słów na temat symboliki, która towarzyszy obchodom świąt Bożego Narodzenia w Kościele katolickim. Oczywiście centralną uroczystością jest Eucharystia, kiedy przeżywamy obecność Jezusa pod postacią Słowa Bożego, chleba i wina we wspólnocie, w zgromadzeniu liturgicznym. Kolędy pięknie to ują, między innymi kolęda wśród nocnej ciszy. A kiedy przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, że jest pod osłoną chleba i wina. Pasterka nawiązuje oczywiście do przyjścia pasterzy i pokłonu pasterzy Dzieciątku Jezus w noc Bożego Narodzenia. Oprócz pasterki oczywiście ważnym wydarzeniem w życiu każdej chrześcijańskiej rodziny w Polsce jest wieczerza wigilijna, dzięki której rodzina się zbiera wtedy, kiedy jest to możliwe. Niestety w tym roku pewnie ilość osób przy wigilijnym stole będzie ograniczona. Zostawia się jedno miejsce puste przy stole, wolne, na znak, że dostrzegamy w drugim człowieku też osobę Jezusa, że jesteśmy gościnni, chcemy przyjąć do naszych rodzin nie tylko Jezusa, ale każdego innego człowieka, z którym się identyfikuje Pan Jezus. Łamiemy się opłatkiem, a więc opłatek, znaczenie symboliczne, to jest ten sam chleb, który za kilka godzin podczas mszy świętej pasterskiej zostanie przemieniony. I oczywiście składamy sobie życzenia, które ściśle związane są z tymi darami, które Pan Jezus przynosi ze sobą, a więc składamy sobie życzenia radości, pokoju, również zdrowia. Warto pamiętać, że w języku łacińskim słowo zdrowie wyraża się przez pojęcie salus, również zbawienie. Jezus jest naszym zbawieniem i dlatego też życząc sobie zdrowia nie zapominamy również, że chodzi o to zdrowie związane z życiem wiecznym. Naturalnie w czasie wieczerzy wigilijnej śpiewamy kolędy i czytamy Pismo Święte, zwłaszcza fragmenty z Ewangelii odwołujące się do narodzin Pana Jezusa. Często albo w zasadzie zawsze w naszych domach ma miejsce również choinka, która nawiązuje, niektórzy mówią, do ogrodu rajskiego, jest symbolem obfitości, ale również nawiązuje do osoby Jezusa, który umiera na drzewie krzyża i jego narodzenie na ziemi daje początek historii zbawienia człowieka. To może tyle tytułem wstępu. Jak będziesz mieć, Aniu, jeszcze jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem, a myślę, że teraz poprosimy księdza Pawła, żeby kilka słów powiedział o obchodach w Kościele prawosławnym, bo pewnie jesteśmy bardziej zainteresowani tą wiedzą, bo pewnie większość słuchaczy to są katolicy, a więc nie trzeba im przypominać to, jak przeżywają święta Bożego Narodzenia. Jesteśmy ciekawi, jak nasi bracia prawosławni przeżywają uroczystości Bożego Narodzenia. Dobry wieczór wszystkim, księże biskupie. Aniu, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do udziału w tym podcaście. Jest mi bardzo miło, że możemy w ten sposób też porozmawiać o tym, jak wyglądają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, ale w ogóle też same obchody święta Bożego Narodzenia w Kościele prawosławnym. Przede wszystkim używamy chyba bardziej takiej szczegółowej nazwy odnośnie Bożego Narodzenia, bo
W księgach liturgicznych znajdujemy to święto pod nazwą Narodzenie w ciele Pana i Boga, Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, która wskazuje już na wiele różnych aspektów tego święta pod względem teologicznym. I faktycznie to święto jest świętem bardzo radosnym, ale też świętem bardzo mistycznym i świętem bardzo ważnym. Nazywane jest bardzo często też zimową paschą, dlatego że poprzedza je 40-dniowy post na wzór Wielkiego Postu, który przygotowuje do święta Wielkanocy, Paschy. Jeśli chodzi o Kościół prawosławny, Wielki Post trwa 40 dni plus jeszcze Wielki Tydzień, więc tych dni jest w zasadzie nieco więcej. Natomiast w wypadku postu przed Bożym Narodzeniem jest tych dni faktycznie 40, więc post zaczyna się już w listopadzie, 15 listopada, wspomnieniem świętego apostoła Filipa. I w zasadzie można byłoby powiedzieć, że jest to dosyć przypadkowe, ale z drugiej strony oczami wiary nic nie jest absolutnie przypadkowe, bo tego dnia akurat jest czytana Ewangelia, która mówi o spotkaniu Filipa i Natanaela i jeden mówi do drugiego o tym, że spotkał Chrystusa i wtedy jest ten słynny dialog, czy z Nazaretu może być coś dobrego i w odpowiedzi apostoł słyszy, to przyjdź i zobacz. Jest to takie zaproszenie faktycznie do drogi do zimowej Paschy, tak jak wspominałem, 40 dni postu, dosyć wymagającego pod względem też żywieniowym, dlatego że tak jak wszystkie posty w prawosławiu, prawosławni stają się przez ten okres weganami, więc tylko i wyłącznie dieta roślinna, jeśli chodzi o te sprawy cielesne. Jeśli chodzi o sprawy duchowe, to przede wszystkim jest to czas też wzmożonej modlitwy, ale też takiej pracy nad sobą i jałmużny. Po 40 dniach następuje oczywiście święto. Po drodze mamy też inne wydarzenia. W czasie postu bożonarodzeniowego często wspominamy postacie ze Starego Testamentu i nie jest to przypadek oczywiście, dlatego że Boże Narodzenie jest ukoronowaniem tego oczekiwania starotestamentowego, więc wspomnienie wszystkich proroków, prorokiń, wszystkich mężczyzn i kobiet, praojców, pramatek ma swoją kulminację na 2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Odliczamy niedzielę do Bożego Narodzenia. W niedzielę przed Bożym Narodzeniem wspominamy wszystkich praojców i pramatki właśnie w tym celu. Kolejna niedziela, która jest niedzielą przed Bożym Narodzeniem, jest to niedziela o genealogii Chrystusa, czyli zgodnie z chronologią zaczynamy od Ewangelii Mateusza i czytamy ten długi fragment ze wszystkimi imionami. W dniu... Pan Jezus się rodzi. Tak, nie wiem, czy słychać moje dziecko, które patrzy na górze właśnie w tym ofrom zaśnięciem. To też różnica, ale nie świąteczna, ale też różnica. Tak, więc tak, 24 jest, również obchodzimy Wigilię, jest to dzień bardzo wyjątkowy. No i tutaj przenikają różne tradycje, no jeśli chodzi o prawosławnych w Polsce, więc te tradycje są bardzo podobne do tradycji na pewno rzymskokatolickich, więc one są, powiedzmy, pod tym względem religijnym pewnie różnią się troszeczkę mniej, natomiast faktem jest, że w dniu Wigilii prawosławni zachowują ścisły post aż do wieczerzy wigilijnej, to znaczy starają się nic nie jeść, nic nie pić, żeby faktycznie ten pierwszy posiłek to była wieczerza wigilijna i na dodatek, żeby była maksymalnie też skromna, dlatego że to jest w dalszym ciągu ostatni dzień postu i wkrótce też po wieczerze wigilijnej bardzo często zdarza się tak, że wierni udają się na nabożeństwo w nocy, jeśli jest celebrowane. Natomiast ono jest troszeczkę bardziej złożone i bardziej skomplikowane niż pasterka i trwa też zdecydowanie dłużej. Ewentualnie jest to rozdzielone na kilka mniej krótszych nabożeństw. Nabożeństwa 24, czyli o poranku królewskie godziny kanoniczne, gdzie są czytane fragmenty psalmów, przeplatane fragmentami Ewangelii, mówiące o narodzeniu Chrystusa. I główne obchody święta to przede wszystkim boska liturgia świąteczna, podczas której słyszymy hymny mówiące o przyjściu w ciele Pana i Boga, Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. I święta później się przedłużają. Święta trwają przez cały ten okres, dosyć długi, 11 dni. I to jest, nazywamy to świętymi dniami lub świętymi wieczorami, do święta Chrztu Pańskiego, które jest obchodzone 6 stycznia. To jest tak w skrócie, jeśli chodzi o tą warstwę cerkiewną liturgiczną, jeśli chodzi o obrzędowość, to oczywiście w polskiej tej tradycji funkcjonuje Wigilia. Prawosławni Grecy, Serbowie,
czy Arabowie nie jedzą wieczerzy wigilijnej, nie mają czegoś takiego, zresztą w wielu miejscach też na wschodzie tradycji wieczerzy wigilijnej nie ma, ze względu na to, że po prostu te nabożeństwa są tak długie, więc ten posiłek jest bardzo prosty, bardzo skromny i wszyscy głównie się skupiają na obchodach święta, natomiast ze względu na przenikanie się tradycji i kultur prawosławni w Polsce również spożywają wieczerzę wigilijną, przy czym jest też mała różnica w związku z tym, że w kościele prawosławnym liturgia jest celebrowana na chlebie, więc nie mamy opłatka, ale to też jest pewnego rodzaju przenikanie tradycji i kultur, dlatego że jak na wzór prosforu nie da się połamać, dlatego że jest, no, przypomina powiedzmy mały chleb, małą taką bułeczkę, więc trudno się nie łamać, żeby ominąć problem okruszków, ale faktycznie tego dnia na posiłek również rozpoczyna ten chleb, który jest przyniesiony z cerkwi, który jest pobłogosławiony i od tego się zaczyna właśnie skromna wieczerza wigilijna. W kościele katolickim mamy tradycję żubka, którą zapoczątkował święty Franciszek z Asyżu. Warto wspomnieć, że właśnie w Gubbio w Italii święty Franciszek umieścił żubek, szopkę przy ołtarzu, a wskazuje ona na łączność, na wiarę również naszą w to, że Pan Jezus jest obecny podczas Eucharystii i wskazuje również na ten aspekt paschalny, to znaczy Jezus przychodzi na ziemię po to, żeby nas przeprowadzić ze śmierci do życia poprzez również swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Często w ikonach, które są bardzo drogie Kościołowi prawosławnemu, ukazywany jest żubek w postaci trumny, czy nawet w postaci grobu, co właśnie jest związane z tą wiarą, że nie wierzymy tylko i wyłącznie, udając cześć dziesiątku Jezus, to, że był dzieckiem bezbronnym i to wszystko, tylko, a więc nie tylko wierzymy w Jego człowieczeństwo, ale wierzymy w bóstwo, dzięki któremu Jezus pokonał grzech, śmierć i szatana. Ale skoro mówimy o obrzędach Bożego Narodzenia, to chciałem zapytać księdza Pawła, czy to jest prawdą, że nie ma żubków w Kościele prawosławnym, a miejsce żubka czy szopki zajmuje, co nas oczywiście nie dziwi, ikona Bożego Narodzenia. Tak jest w istocie. Prawosławni nie zaadaptowali tradycji żłóbka czy stajenki, jeśli chodzi o Boże Narodzenie. Oczywiście zdarzają się miejsca, w których ona się pojawia, natomiast bardziej przypomina tą grotę kamienną, tak bardziej bliską akurat regionowi, w którym się narodził Pan Jezus, ale tym, co łączy faktycznie wszystkich prawosławnych na świecie, jest przede wszystkim umiłowanie do ikony. Ikona Bożego Narodzenia jest bardzo symboliczna, występuje w niej bardzo wiele postaci i ikona Bożego Narodzenia procesyjnie jest wynoszona zawsze przy rozpoczynającym się święcie, między innymi święcie Bożego Narodzenia. W Kościele prawosławnym mamy 12 głównych wielkich świąt, 13 albo może inaczej, świętem ponad świętami, świętym świąt i uroczystości jest oczywiście Pascha, Zmartwychwstanie, ale tak jak ksiądz biskup wspomniał, jest wielka, znajdujemy wiele analogii między ikoną Zmartwychwstania i przedstawieniem ikonograficznym narodzenia Jezusa w Betlejem. W obu wypadkach Chrystus otacza go ciemność. Na ikonie Bożego Narodzenia jest dobitnie pokazany, jaki jest cel przyjścia Chrystusa w ciele. Przychodzi po to, żeby złożyć siebie w ofierze za rodzaj ludzki i dlatego pomimo ta ikona nie jest taka sielankowa. Widzimy po środku grotę, ciemność Chrystusa w grobowych przepaskach, złożonego do grobu. Obok niego leży taki długi postaci, zajmuje centralną część ikony właśnie Bogu Rodzica, która, co jest bardzo ciekawe, nie spogląda z troską, z miłością akurat na Chrystusa, ale patrzy na Józefa. Józef jest pokazany w dole ikony i jest taki zasmucony. Starzec Józef, bardzo często jest przedstawiany obok niego, jest taki starszy mężczyzna, pasterz, ubrany w jakieś futro, jakieś sierści, które coś mu szepcze do ucha. I mówimy o tym, że to jest przedstawienie diabła, który
który mówi Józefowi te wszystkie, podsuwa mu te wszelkie wątpliwości dotyczące dziewictwa Marii i tego wszystkiego, co się tutaj w ogóle dzieje. I Maria spogląda z taką wyrozumiałością, z takim chęcią uspokojenia, można powiedzieć, Józefa, spogląda na niego z czułością, bo to był człowiek, który absolutnie nie wiedział, co się z tym wszystkim dzieje, a cała scena pokazuje ogrom tych wszystkich wydarzeń. Przede wszystkim gwiazda, trzej magowie przychodzący ze wschodu, pasterze, aniołowie, Chrystus w grocie, zwierzęta, każdy element, każda postać przedstawiona na ikonie ma kapitalne znaczenie w historii Bożego Narodzenia. A propos znaczenia, to my nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, że czasami wydaje się nam pewne zwyczaje przypadkowe. Na przykład myślę tutaj o zwierzętach, które my katolicy ustawiamy w żubku, w szopce, między innymi wuj i osioł. Gdyby zapytać pierwszego, lepszego katolika, dlaczego wuj i osioł, a nie koń i krowa, to pewnie nikt by nie wiedział, dlaczego tak jest. A to nie ma tutaj przypadku. Wuj i osioł, dlatego że czytamy w Piśmie Świętym Starego Testamentu, może już nie będę przytaczał konkretnych cytatów i konkretnych historii, ale jest mowa między innymi w Księdze Licz, czy w Księdze proroka Izajasza, że wół i osioł rozpoznali swojego Pana, a Izrael nie rozpoznał swojego Pana i Zbawcy. A więc to jest złączone dokładnie ze Słowem Bożym. Nie ma przypadku nawet w takich, wydawałoby się, prozaicznych sytuacjach, rzeczach, tradycjach naszych, które mają oczywiście swoje źródło albo w Słowie Bożym, albo po prostu w tradycji. Nie jest przypadkowo na przykład 12 dań, które nawiązują do 12 pokoleń Izraela, czy do 12 apostołów. No, wiele jest takich właśnie pięknych obrzędów, zwyczajów, tradycji, które mają zakorzenienie w Słowie Bożym albo w tradycji Kościoła. No tak, czyli już tutaj zrobiliśmy kilka porównań, wyjaśniliśmy kilka znaczeń. Ja miałam zadawać pytania w międzyczasie, ale wszystko tutaj po drodze się składało, także nawet nie musiałam zadawać pytań. Widzisz, to czasami są, jak masz takich mówców, prawda, no niektórzy porwają, prawda, no to jest najgorsze, co tak może być, prawda, jeśli ktoś wyczerpuje pytania z listy, no nie zdecydowanie. Ale księdza Pawła, mam pytanie jedno do księdza Pawła. Jak to wygląda, bo ksiądz biskup nam tutaj powiedział na początku dużo o datach i o tym, dlaczego to jest w tym miesiącu i tak dalej. Czy w Kościele Prawosławnym nie obchodzi się, przynajmniej w części Kościoła Prawosławnego, nie obchodzi się Bożego Narodzenia 6 stycznia? No nawet nie 6, a 7 stycznia. 6 to jest ta Wigilia pewnie, nie? Dokładnie, ale to jest trochę mylące w jakiś ten sposób. Znaczy, to nie ma absolutnie żadnego przypadku i to jest prawda. Pewna część prawosławnych obchodzi święta w styczniu, znaczy jakby to wytłumaczyć, najprościej, dlatego że część kościołów prawosławnych lokalnych posługuje się kalendarzem juliańskim, między kalendarzem gregoriańskim a juliańskim, akurat w tym tysiącleciu, w tym stuleciu, bo to się liczy co stulecia, różnica wynosi 13 dni. Przy czym to jest bardzo ciekawe, no nie, że na przykład w krajach takich jak Serbia, Gruzja, Rosja, Ukraina, prawosławni faktycznie będą obchodzili święta 7 stycznia, ale tak na dobrą sprawę to jest 25 grudnia, który wypada 7 stycznia. To jest warte podkreślenia, że wszyscy prawosławni, że wszyscy chrześcijanie faktycznie poza Ormianami świętują wszyscy 25 grudnia, tylko ta różnica polega na kalendarzu, którym się posługujemy. To właśnie można dodać jeszcze do tego, że ta data też grudniowa, prawda, obchodu Bożego Narodzenia, na początku wszyscy chrześcijanie obchodzili święto Bożego Narodzenia i Chrztu Pańskiego jako jedno święto, objawienie Pańskie, i to pozostało dzisiaj tylko i wyłącznie u Ormian. Ormianie świętują w jednym dniu to święto i jest to obchodzone właśnie nie 7, a 6 stycznia. Natomiast jeśli chodzi o prawosławnych, ciężko mi powiedzieć teraz, jakby to wyglądało procentowo, prawda, ile osób, gdzie i jak. Jeśli chodzi o Polskę, to zdecydowana chyba większość teraz prawosławnych obchodzi święta w styczniu, przy czym w większych miastach prawosławni też świętują akurat w tym terminie grudniowym.
Uzupełniając to, co ksiądz Paweł powiedział, to może dla niektórych słuchaczy, my mówimy kalendarz gregoriański, dlatego że papież Grzegorz XIII w XVI wieku dokonał właśnie zmiany reformy kalendarza i od jego imienia my posługujemy się kalendarzem tak zwanym gregoriańskim. Jeżeli ktoś słuchał uważnie słów księdza Pawła, to na pewno zauważył, że w innym czasie, ale jednak mimo wszystko w całym okresie Bożego Narodzenia, również i w Kościele katolickim obchodzimy te same święta, więc święto Narodzenia Jezusa, święto Maryi, Matki Jezusa, święto Objawienia Pańskiego i jeszcze Kościół katolicki obchodzi niedzielę między Bożym Narodzeniem a 1 stycznia, niedzielę Rodziny. Świętej Rodziny oczywiście z tego powodu, że Pan Jezus wszedł w życie człowieka, w naturę człowieka, w rodzinie, a więc jest to święto rodziny. Czyli w zasadzie przeżywamy podobne święta, tyle że w innym terminie i może w inny sposób je celebrujemy. Może warto też na końcu, żeby tutaj jeszcze uzupełnić, powiedzieć, że również i Kościół protestancki, jako Kościół chrześcijański, też obchodzi święta Bożego Narodzenia, troszeczkę może nie w takiej oprawie może bogatej jak katolicy czy prawosławni. Niemniej jednak obchodzi Kościół protestancki również święta Bożego Narodzenia 25 grudnia. Oczywiście Kościół protestancki ma różne swoje odławy. W Polsce najliczniejsi są reprezentanci Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ich świętowanie wiąże się z uczestniczeniem w liturgii nabożeństwa wigilijnego, czyli wieczorem 24 grudnia, wieczorem po zachodzie słońca, czyli mniej więcej od godziny 16 do godziny 24. Po tym nabożeństwie Wigilii Bożego Narodzenia jest wieczerza wigilijna, bardzo podobna do wieczerzy wigilijnej, którą spożywają katolicy. I oczywiście w Dzień Bożego Narodzenia również są liturgie Słowa Bożego, a więc tak wygląda mniej więcej obchód świąt Bożego Narodzenia ze strony naszych braci protestantów. Ksiądz biskup mi tutaj zatrzymał kolejne pytanie. Już ksiądz biskup zapowiedział, że będziemy kończyć. Pewnie ksiądz biskup zobaczył na zegarek, że już się robi późno. Nie, proszę bardzo. Teraz Aniu, powiedz tak. Księże biskupie, właśnie nie będziemy kończyć, bo mam tutaj jeszcze całą serię pytań i kontynuujemy, nie ma sprawy. Chrystus się rodzi, nas to swobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, wewnętrz. Dobra, no to księże Paweł, to ode mnie pytanie by było właśnie o ten okres waszego postu, naszego adwentu, bo wy zaczynacie wcześniej i ksiądz też wspomniał, że obchodzicie z takim bardziej rygorystycznie ten czas tych 40 dni. Mogłabym prosić trochę więcej, może szczegółów na temat tego czasu? No to jest bardzo ciekawe. Znaczy powiem tak, czas Wielkiego Postu akurat przed zmartwychwstaniem, on jest intensywniejszy, bym powiedział, jeszcze bardziej. Chociaż ten post przed Bożym Narodzeniem powiedzmy nie różni się tym od czasu Wielkiego Postu, że po prostu nie mamy aż takiej dużej ilości nabożeństw. Chociaż w niektórych tradycjach jest taki zwyczaj celebrowania i uczestnictwa też w liturgiach przez wszystkie 40 dni postu. No w wielu wypadkach, kiedy jest parafia z jednym księdzem, jest to praktycznie niewykonalne, więc to jeśli chodzi o tego rodzaju tradycje. Jakby no post przede wszystkim jak najbardziej się kojarzy, przynajmniej wydaje mi się, że większości słuchającym, z jedzeniem lub niejedzeniem czegoś. I tu warto się zastanowić nad tym, jaki jest tego oczywiście sens. Oczywiście odmawiamy sobie w pewien sposób podkreślić ten aspekt ascezy też oczywiście, jakiegoś wyrzeczenia się. No dzisiaj mamy wszystko na dobrą sprawę, więc tu chodzi bardziej też o walkę ze swoimi jakimiś przyzwyczajeniami, ze swoimi słabościami. Przede wszystkim chodzi o to, żeby uczynić ten czas czasem specjalnym i te wyrzeczenia się, spożywania posiłków, które lubimy też, które nam jakoś wybitnie smakują, ale przede wszystkim posiłków pochodzenia zwierzęcego ma nam pomóc w takim lepszym duchowym przygotowaniu się do świąt. To znaczy
Człowiek, kiedy pości, oczywiście dostarcza organizmowi zdecydowanie mniej kalorii, więc jest, powiedzmy, nie ma aż tyle energii w sobie, co też się przekłada w jakiś tam sposób na taką duchową trzeźwość. Przy okazji też, czując taki lekki głód, człowiek jest bardziej zmotywowany do tego, żeby się modlić. No, to jest taki najbardziej klasyczny chyba przykład, że oczywiście jeśli ktoś się porządnie naje, no to myśli przede wszystkim o spaniu, prawda, a nie o modlitwie. A to nie o to chodzi w tym okresie postnym. Więc te 40 dni to są dni, kiedy nie spożywamy żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, a przynajmniej no, zdecydowana większość prawosławnych stara się tego przestrzegać. Jakby tu jest, trzeba pamiętać o tym, że to nie jest jakiś nakaz, który jest konieczny i tu nie mam żadnego opcji, żadnego wyboru. Oczywiście jakby cerkiew zawsze wszystko zaleca terapeutycznie, mówiąc spróbuj, a zobaczysz, że przyniesie ci to korzyść. I faktycznie tak jest, że jak ktoś już kiedyś raz spróbuje, to jakoś mu naprawdę szybko to mija. Eucharystia jest tym, co zakończy okres postu. W Kościele prawosławnym jest tak, że najczęściej te nabożeństwa celebrowane są z rana, ewentualnie w godzinach nocnych, jeśli chodzi o w ogóle boską liturgię. I wiernych, którzy przystępują do Eucharystii, obowiązuje też post eucharystyczny i to jest mniej więcej, no w zależności od fizjologii człowieka, ale to jest mniej więcej 6-8 godzin bez jedzenia i bez picia. To znaczy, dlatego najwygodniej, najprościej jest, kiedy to nabożeństwo jest z rana w niedzielę czy jakiegoś innego dnia, bo po prostu już w godzinach wieczornych ktoś tam przestaje jeść, pić i zwyczajnie na czczo, tak w ten sposób przystępujemy do Eucharystii. Natomiast sam dzień Święta Bożego Narodzenia jak najbardziej nie jest dniem postnym. Ten post, nawet jeśli akurat tego święto wypada w piątek czy w środę, bo powiedzmy takimi dniami postnymi w tygodniu, no to jest w ogóle zresztą ciekawe zagadnienie, że w prawosławiu generalnie pół roku praktycznie to są dni postne, bo to są wszystkie środy i piątki, za wyjątkiem pewnych okresów, plus do tego post, Wielki Post, post przed Bożym Narodzeniem, post przed świętem Zaśnięcia Bogu Rodzicy w sierpniu, no i post przed świętem apostoła Piotra i Pawła, to są takie 4 posty wielodniowe, więc tych dni postnych w ciągu roku jest praktycznie pół roku. Natomiast jeśli chodzi o Boże Narodzenie, nawet jeśli Boże Narodzenie wypada w środę lub w piątek, akurat tego dnia postu nie ma, więc ci, którzy są mięsożercami, spokojnie mogą pójść, prawda, no nie na obiad sobie już świąteczny zjeść to, na co mają ochotę. Przy czym to jest ciekawe, że akurat jeśli chodzi o monastery, w tradycji monasterskiej cały czas została zachowana ta tradycja, że mnisi nie spożywają w ogóle, nie jedzą mięsa. Chodzi o takie domy wiernych, no to oczywiście post się kończy i jemy tyle, ile damy radę, ale też tak z głową. Jasne. Księże Paweł, to takie ostatnie już pytanie o ten okres po Bożym Narodzeniu, kiedy macie te dni święte czy wieczory święte. Jak to wygląda? To wygląda przede wszystkim tak, no nie, to jest bardzo ciekawe, że w sumie i bardzo dobrze łączy się z twoim poprzednim pytaniem, dlatego że to jest czas, kiedy nie ma postu. To jest czas takiego radosnego świętowania Bożego Narodzenia. To jest czas, no w tym roku oczywiście to nie jest możliwe, ale odwiedzanie się wzajemnie. To jest czas, kiedy kolędnicy odwiedzają też domy, generalnie domostwa. To jest czas, kiedy też mam w kalendarzu wspomnienia różnych ciekawych i ważnych postaci, bo wspominamy i pierwszego męczennika Stefana, i wspominamy króla Dawida, i wspominamy młodzianków betlejemskich. I to są, więc te wszystkie wydarzenia jakby krążą wokół Bożego Narodzenia i przygotowują nas do święta Objawienia Pańskiego. Jest to kulminacją, jest święto właśnie chrztu Pana Jezusa w Jordanii i przez ten czas najczęściej, tak jak wspominałem, to jest po prostu czas takiego radosnego świętowania. Jakby nie chcę, żeby to zabrzmiało, prawda, że odbijanie sobie tego czasu postu, prawda, ale wszystko jest też właśnie dla człowieka. Jakby był to jest 40 dni tego oczekiwania na to, więc skoro już tyle na to czekaliśmy, to prawda, no to już porządnie świętujmy. I zresztą o tym kilkakrotnie słyszymy, nawet w Noc Bożego, czy podczas nabożeństwa Bożego Narodzenia, gdzie jest wielokrotnie wezwanie, akurat świętujmy ludzie,
więc radujmy się, tak zaklaszczmy w dłonie, więc no kiedy jak nie teraz. I no jest właśnie ten czas między Bożym Narodzeniem a Świętem Chrztu Pańskiego, jest takim dniem zupełnie wyjątkowym. W krajach tradycyjnie prawosławnych jest to jakoś wybitniej może to widać, prawda, czy te tradycje kolędnicze bardzo często przygotowuje się różne potrawy akurat w tym czasie, którym w tym wiedzie Cypr i Grecja, inne kraje bałkańskie. Na wschodzie przede wszystkim jest to ten czas odwiedzin wzajemnych i śpiewania kolęd, kolędowania. Dobrze, to ja na razie chyba tyle pytań, bo moje pytania by się nie kończyły. To jest bardzo ciekawe, że w sumie w zasadzie mieliśmy więcej chyba podobieństw niż różnic i to jest takie chyba w tym wszystkim cenne i budujące, że akurat Boże Narodzenie nas nie dzieli, tylko nas łączy, więc... Bardzo dziękuję księdzu Pawłowi, księdzu biskupowi Wiesławowi za ten odcinek, mimo tego, że w tym czasie są bardzo zajęci, zgodzili się nagrać ten odcinek właśnie dla nas, więc bardzo dziękuję. Życzę wszystkim słuchaczom, również księżom, życzę wesołych, spokojnych, dobrze przeżytych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bardzo serdecznie również dziękuję za te życzenia, przyłączam się do nich i jeśli mógłbym jeszcze coś od siebie tylko dodać do tych wspaniałych życzeń, bo całkowicie się pod nimi podpisuję, że chyba właśnie w tym roku z może większą łatwością moglibyśmy się odnaleźć jako postacie właśnie na tej ikonie Bożego Narodzenia, przyglądający się z boku temu wszystkiemu, co się dzieje właśnie w tej nocnej ciszy, bez względu na to, gdzie się znajdujemy. I mam nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać, ale przede wszystkim offline bardziej niż online, bo to są zawsze bardziej budujące doświadczenia, ale bardzo dziękuję też za zaproszenie i że tak na tym tak zwanym spontanie udało nam się to dzisiaj zrealizować. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, Bóg zapłaci się Bogiem, wszystkiego dobrego. Pójdźmy też i my przywitać Jezusa, króla nad królami, uwielbić Chrystusa. Chrystus się rodzi.